Moi drodzy, pierwsze nauczanie nazywa się zawsze wprowadzeniem. Konferencja wprowadzająca. Chrystus centrum według Kościoła, katechizmu Kościoła katolickiego. Kiedy szukałem tematu naszych spotkań, naszego wyjazdu, na myśl przychodziły mi różne pomysły. Zastanawiałem się najpierw, czy ma być to czas studiowania księgi, ale wtedy bardzo mocno przypominałoby to WOM, czyli biblijną oazę modlitwy. Pomyślałem sobie więc, że skoro jadę z moją ukochaną wspólnotą parafialną, z jej przedstawicielami, skoro jadę z braćmi i siostrami ze szkoły biblijnej, skoro jadę z moją rodziną z drogi, pomyślałem, że musi być pewien wspólny jakiś element. Musi być taki temat, który będzie dla każdego z nas. Będzie tematem, który każdy osobiście będzie mógł znaleźć do niego odniesienie. I osoba Jezusa Chrystusa wydała mi się, jak zawsze, najważniejszym tym zwornikiem, centrum. I dlatego będziemy w czasie naszych rekolekcji patrzyli na Jezusa, a lepiej, tak jak mówi przekład Biblii Paulistów, będziemy patrywali się w Jezusa. Tak rozumiem więc, że konferencje, nauczania, które będę razem z Wami przeżywał, będą miały ten cel, aby ukazać bogactwo osoby Jezusa Chrystusa. Abyśmy mogli zobaczyć, odkryć Chrystusa w nowy sposób, tego samego Chrystusa w naszym życiu, niezależnie od tego, w którym momencie naszego życia jesteśmy. Skoro przyjeżdżamy na taki czas jak dzisiejszy, na taki, nazwijmy to, na taki wyjazd rekolekcyjny, to zrobiłem podstawowe założenie, że dla Was wszystkich sprawy związane z Jezusem są sprawami ważnymi. Że Jezus jest ważną osobą dla Waszego życia. I dlatego pomyślałem sobie, że takie spotkanie, jakie dziś rozpoczynamy, będzie miało na celu jak gdyby okazać Jezusa, tego, którego znamy, ale pokazać Go w tym momencie naszego życia. Pokazać Go w pewien, nie powiem, całościowy sposób, bo potrzebowałbym jeszcze 2 dni, żeby zakończyć, żeby tę wizję, którą Wam nakreślę, żeby tutaj zrealizować, ale na to będzie jesienny wyjazd. Także tutaj kreślę, bo chciałbym, żebyśmy to przyjęli. Będziemy wpatrywać się w Jezusa. I teraz, gdy patrzymy na Jezusa, gdy patrzymy w świetle Bożego Słowa i w świetle naszego życia, możemy powiedzieć, że wszyscy mamy różne doświadczenia obecności Jezusa w naszym życiu. Nie, dla niektórych z nas Jezus przeżywany jest szczególnie i relacja z Nim w kontekście nabożeństwa, w kontekście Eucharystii. Jest, tak mogę, nie boję się powiedzieć, świętością. To, co dotyczy Jezusa, to, co dotyczy Jego ciała, dla wielu z Was jest, można powiedzieć po ludzku, najwyższą świętością. Dla innych, których też znam, relacja z Jezusem przeżywana jest na poziomie mistrz, nauczyciel, ten, który daje słowo, ten, który słowem prowadzi, ten, który słowem oświeca, ten, który jest mistrzem. Nie boję się powiedzieć, że dla jeszcze niektórych z Was jest on jak rabbi, ten, który jest zakorzeniony w świecie Starego Testamentu,
ten, który jest zwieńczeniem Izraela, koroną Izraela, ten, na którego patrzycie, odkrywacie w nim nie tyle obraz Jezusa znanego z ikon, obrazów czy wizerunków, ale raczej galilejskiego rabina z Tzitzit, z Tauefem, z Talitem, to też wizja Jezusa. Dla innej części Jezus Pan i Zbawiciel, ten, którego świadomym aktem woli, świadomą decyzją zaprosiliśmy do naszego życia. Powiedzieliśmy Mu, chcę, abyś był moim Panem i Zbawicielem. Chcę, abyś był tym, który umarł za moje grzechy. Przed Tobą uginam moje kolana. Tobie chcę służyć. I pewno każdy z Was, tak jak tutaj jesteście, mógłby powiedzieć o tej swojej więzi z Jezusem coś więcej. Każdy z Was mógłby powiedzieć, a u mnie jest to trochę tak, a u mnie jest to trochę inaczej. Ale zauważcie, to jest coś, co nas łączy. Więc wpatrujmy się w Jezusa. To, co jest dla mnie dzisiaj w tej konferencji ważne, to jest to, że chciałbym Wam pokazać Chrystusa w centrum, tak jak pokazują go fragmenty katechizmu Kościoła katolickiego. To jest, moi drodzy, niesamowity dokument. Staję przed Wami nie po to, żeby się chwalić, ale Pan Jezus dał mi łaskę, że cały katechizm przeczytałem. Zajęło mi to ponad rok czasu, ale dzisiaj stoję przed Wami jako ten, który otrzymał od Boga łaskę przeczytania i może trochę więcej niż przeczytania katechizmu Kościoła katolickiego. I dlatego chciałbym dzisiaj Wam pokazać, jak katechizm pokazuje Chrystusa. Chciałbym pokazać Wam w tej pierwszej konferencji kilka perełek, które w tym katechizmie są. Po to, aby do Waszej osobistej więzi z Jezusem, którą macie, do Waszej intymności, którą macie z Jezusem, żebyście dołożyli trochę tego, co proponuje Matka Kościół. A czym jest katechizm? On został wydany w roku 1993. Został opublikowany pierwotnie w języku francuskim. To było, moi drodzy, wielkie dzieło. Ostatni katechizm, który był wydany przed katechizmem z 93 roku, to był wielki katechizm reformacyjny w XVI wieku. Przez 400 lat nie było oficjalnego kościoła dla całego kościoła, dla całej wspólnoty. Były oczywiście lokalne katechizmy, katechizm kardynała Bellarmina, konferencje episkopatów wydawały katechizmy. Jaki jest cel? Katechizm ma przedstawić, ma pokazać, co jest przedmiotem wiary, w co wierzą i wierzyli uczniowie Jezusa z Kościoła katolickiego. Powstał, moi drodzy, w niezwykły sposób. Mianowicie ludzie, którzy go przygotowali, oprócz intelektu, wiecie co mieli? Serce bogobojne. I to był katechizm, który powstawał na klęcząco. Były studiowane całe dziedzictwo Kościoła. Były studiowane wielkie księgi mistyków, mędrców, ojców Kościoła, teologów i wybierano z nich fragmenty, które można powiedzieć te najcenniejsze, po to, żeby przedstawić współczesnemu człowiekowi, żeby przedstawić współczesnym uczniom Jezusa, w co i współczesnemu światu, w co wierzą chrześcijanie. I tutaj, jak spotykam się z Wami, nie ukrywam, że jest dla mnie radością, że mogę Wam mówić nie
swoje hipotezy, nie swoje opinie, ale że chcę wam wskazać, odkrywać przed wami to, co jest wiarą wspólnoty Kościoła. To, co jest wiarą uczniów Jezusa. To, co jednoczy nas z tymi, którzy mieszkają w Iraku, którzy mieszkają w Egipcie. To jest wiara tego samego Kościoła. Inaczej wyrażana, inaczej przeżywana, ale to jest ta sama wspólnota uczniów Jezusa. I teraz na tej karcie, którą macie, chciałbym zwrócić waszą uwagę najpierw na ten paragraf 423. Jest to jeden z piękniejszych takich, ja powiem, chwytających za serce paragrafów katechizmu. Przeczytam. Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, urodzony jako Żyd, z córki Izraela w Betlejem, w czasach króla Heroda Wielkiego i Cezara Augusta I, z zawodu cieśla, który umarł ukrzyżowany w Jerozolimie za czasów namiestnika Poncjusza Piłata, w czasie rządów Cezara Tyberiusza, jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem. Wierzymy, że od Boga wyszedł, z nieba stąpił, przyszedł w ciele, ponieważ słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łaskę. Zwróćcie uwagę na to, że jest to pewna synteza, albo inaczej nazywa się to mała formuła wiary. Co to jest mała formuła wiary? Można powiedzieć wiara w pigułce. Jeżeli to teraz obłożymy odpowiednim komentarzem, to uwierzcie mi, że nie trzeba iść spać dzisiaj. Bo można tutaj siedzieć. Pokażę tylko kilka, taką próbkę małą, jak można ten tekst, co można w tym tekście znaleźć. Dlaczego jest to wiara w pigułce? Najpierw liczba mnoga. Wierzymy i wyznajemy. Przypomnę tylko, co mówił apostoł Paweł. Jeżeli ustami swoimi wyznasz, a w sercu uwierzysz. Więc jest wiara, czyli akt, powiedzielibyśmy, osobowy, związany z zaufaniem. Wierzymy, to nie jest prywatna wiara prezbitera Adama. To nie jest prywatna wiara kogokolwiek z was. To jest wiara społeczności Kościoła. To jest wiara wszystkich uczniów Jezusa na całym świecie. W to wierzą chrześcijanie, kochani. Dlatego jest, wierzymy i wyznajemy. Co to znaczy wyznajemy? Wypowiadamy. I tutaj, moi drodzy, zasada pobożnościowa, liturgiczna i osobistej modlitwy. Wyznanie wiary nigdy nie jest odmawiane cicho. Nawet jak mówisz pacierz, to wyznania wiary nie wolno odmawiać po cichu. Bo istota wyznania wiary to jest wypowiadanie ustami. Modlitwę Ojcze Nasz możesz mówić w myślach. Nawet 10 przykazów Bożych możesz mówić w myślach. Ale jak jest wyznanie wiary, mówi się zawsze. Bo wiarę się wyznaje ustami. I stąd wierzymy i wyznajemy. Potem proszę zobaczyć, że Jezus zaczyna się misterium człowieczeństwa. Wierzymy, że Jezus z Nazaretu, Jeszua Hanocri, Jezus, imię, Jeszua, tak nazywano chłopców w tamtym czasie. Z Nazaretu to jest nazwisko określające, gdzie Jezus mieszkał. Urodzony jako Żyd.
Oczywiście powiecie, że przypadkowo jest mała litera, jest duża litera. Ja powiem, nie przypadkowo. Nie jest przypadkowo. To nie jest narodowość tylko. To jest coś więcej. Urodzony jako Żyd, to znaczy ten, który jest w przymierzu z Bogiem. Z córki Izraela w Betlejem. Córka Izraela to jest Bat Izrael. Albo Bat Cion, córa Cionu. Maryja, córka Izraela w Betlejem. Prorok Michał, o Betlejem będę mówił osobno. Potem mamy umiejscowienie w czasie. Król Herod wie... Uwierzycie mi, że można? Werset po wersecie? Wyraz po wyrazie? No to dalej wam pokażę, jak nie wierzycie. No. Proszę zobaczyć, dalej jest mowa z zawodu cieśla. Tutaj pojawia się pewien problem z tym cieślą. Dlaczego? Dlatego, że my mamy skojarzenia nasze, że cieśla to jest cieśla, czyli spek od drzewa. W czasach Jezusa cieśla to był spek od wszystkiego. Ludzie, którzy to był, to nie był tylko człowiek od drewna. Ale no, przyjęło się, obrazy tutaj zrobiły swoje w domach waszych babci, dziadków albo moich rodziców. Nad łóżkiem wielkie obrazy. Święty Józef z heblem, siekiera, topór odłożony, a Pan Jezus tak z boczku, taki blondi i tak się przypatruje. No klasyka, no przynajmniej część z was te obrazy widziała. Natomiast w czasach Jezusa cieśla musiał umieć pracować też w kamieniu. Był kimś, który kamień umiał, był murarzem. Po prostu tutaj tylko jest tyle, z zawodu cieśla odkrywamy człowiek pracy. Umarł ukrzyżowany w Jerozolimie, to jest tajemnica śmierci. Ale dalej się zaczyna, jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem. To jest serce chrześcijańskiej wiary. Człowieczeństwo Mesjasza, tak. Ale sercem chrześcijan, to miał Izrael. Ale to, co odróżnia chrześcijan od Żydów, to jest właśnie to jedno zdanie. Tych kilka słów. Jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem. Więc kiedy mówimy o Jezusie, kiedy mówisz, Jezus jest moim Panem, kiedy mówisz, Jezus jest moją świętością, kiedy mówisz, Jezus jest moim Panem i Zbawicielem, kiedy mówisz, jest moim mistrzem i rabbim, chciałbym, żebyś za słowem Jezus, Jezus Chrystus, Jezus Pan, Jezus Mistrz, Jezus Zbawiciel, żebyś miał w swojej wierze odwieczny Syn Boży, który stał się człowiekiem. Żebyś to miał, żeby w twojej wierze i w twoim patrzeniu na Jezusa, jak patrzysz na Jego krzyż, na Jego cierpienie, żebyś nie widział tylko niesprawiedliwie powieszonego, dobrego człowieka, ale żebyś patrzył na Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Bo to jest serce wiary. To jest serce wiary. Syn Boga żywego, odwieczny. To też nie jest przypadkowo, że jest odwieczny. Gdy będę mówił o preegzystencji jutro rano, to wtedy do tego wątku nawiążę. Macie więc odwieczny Syn Boży, który stał się człowiekiem. Co to znaczy, że stał się człowiekiem? To przyszedł określony moment, określony czas. Stał się człowiekiem nie kiedyś, tylko, mówi autor listu do Galatów, kiedy? Gdy nadeszła pełnia czasu. Bibliści, którzy studiowali z 15 lat temu list do Galatów, wiedzą, że to jest rozdział 4, werset 4, tak, dobrze. To jest, czyli tu już wiemy, że stał się człowiekiem w określonym momencie życia. Galatów 4:4. I potem wierzymy, że
od Boga wyszedł, z nieba stąpił, przyszedł w ciele. Od Boga wyszedł. Misję, którą wypełniał, wypełniał od Boga. Z nieba stąpił, człowiekiem stał się tutaj na ziemi. To przyjście, to stąpienie z nieba było związane z opuszczeniem nieba. Co to znaczy? Że gdy stał się człowiekiem, zrezygnował z wszechobecności. Ale to na pewno żeście już odkryli. Że skoro z nieba stąpił i stał się człowiekiem, zrezygnował ze swojej wszechobecności. I teraz, czyli mamy jak gdyby to serce. Ten, tak jak wam powiedziałem, jeden z najpiękniejszych fragmentów wyznania wiary dotyczące Jezusa. I teraz proszę zobaczyć, mówi werset 24, 424 paragraf. Ja przepraszam za te wersety, które się pojawiają, ale no w Tarnowie jeszcze nie mogę katechizmu nauczać. Jeszcze za wcześnie jest trochę, a tutaj mogę już z wami, bo jesteście trochę bardziej, no właśnie, otwarci na to, żeby katechizmu, żebyśmy razem poznawali. Więc w Tarnowie jeszcze mamy poziom biblijny dopiero. Najpierw Słowo Boga, a potem dopiero idzie katechizm. I teraz w tym 424 paragrafie są takie słowa. Poruszeni przez łaskę Ducha Świętego, pociągnięci przez Ojca, wierzymy i wyznajemy o Jezusie, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na tej skale wiary wyznanej przez Piotra Chrystus założył swój Kościół. I teraz, moi drodzy, skoro wiemy, kim jest Chrystus, skoro widzimy, że żeby tę wiarę wyznać, jest potrzebne zaangażowanie, działanie Ducha Świętego, jest potrzebne pociąganie, przyciąganie Ojca. Bóg daje łaskę, Bóg daje przyciąganie. Duch Święty działa. Człowiek ma otworzyć usta, wyznać, ale ma w sercu swoim uwierzyć. To jest wiara, na której opiera się Kościół. Czyli zauważcie to, co mówiłem, że tym sercem wiary, odwieczny Syn Boży, który stał się człowiekiem, sercem wiary, Mesjasz, Syn Boga Żywego, o Jezusie. Od tego zaczyna się, na tym opiera się życie Kościoła. To jest fundament. I teraz, moi drodzy, jeżeli prawdą jest to wszystko, co powiedziałem, jeżeli prawdą jest, że osoba Jezusa jest tak ważna, że wyznanie wiary w osobę Jezusa jako Syna Bożego, jako Mesjasza Syna Bożego, który stał się człowiekiem, jest skałą, na której opiera się Kościół. Stąd, moi drodzy, wypływają pewne praktyki czy zadania wspólnoty Kościoła. I teraz kilka takich fragmentów, które się tutaj w katechizmie pojawiają. Zobaczcie, słowo do tych, którzy są rodzicami. Słowo do tych, którzy są rodzicami chrzestnymi. Słowo do tych, którzy spotykają się z ludźmi. Przekazywanie wiary. Co to jest? Głoszenie Jezusa Chrystusa, by prowadzić do wiary w Niego. Głosić Jezusa Chrystusa, to jest zadanie. Aby doprowadzić do wiary w Niego. Przekazywanie wiary to nie jest, zwróćcie uwagę, przekazywanie zwyczaju, moralności, ideologii, wizji społecznej. Nie. Przekazywanie wiary jest głoszeniem Jezusa Chrystusa. Po co? Po to, by ludzie w Niego uwierzyli. I teraz, moi kochani, serca do serca, żyjemy w takim systemie, w takim świecie, kiedy człowiekowi wydaje się,
że to jest sprawa jak gdyby osobistego wyboru człowieka. Że ja nie mogę swoich poglądów komuś narzucać. Ja nie chcę mówić o narzucaniu poglądów. Jeżeli wierzysz w to, że Jezus jest synem Boga żywego, który stał się człowiekiem, jeżeli wierzysz, że na tej wierze opiera się twoje życie, to twoim zadaniem jest to przekazać tę wiarę, aby inny w Niego uwierzył, aby inny oparł swoje życie o Jezusa. Jeżeli w to wierzysz, bo nie ma innej opcji. Muszę się wam przyznać, że to jest jak gdyby taki priorytet w służbie Kościoła. Głoszenie Jezusa po co? By innych przyprowadzić do wiary w Niego. Po co mi to mówisz? Bo chcę, żebyś uwierzył w Jezusa. I to w takiego Jezusa, o którym mówi Biblia i o którym mówi katechizm Kościoła. Syn Boży, który stał się człowiekiem. I teraz katechizm mówi o tym procesie katechetycznym i mówi, w centrum katechezy znajduje się osoba Jezusa Chrystusa. Katechizować, odkrywać w osobie Jezusa cały odwieczny zamysł Boży. Dążyć do zrozumienia znaczenia i czynów Chrystusa, znaków dokonanych przez Niego. Cel katechezy, doprowadzenie do komunii z Chrystusem. Zauważcie. Zauważcie, jakie mocne słowa w tym 426 paragrafie. Jakie, żeby to było jasne. Nie można mówić o kimś innym, jak tylko o Jezusie. Że w centrum katechezy osoba Chrystusa. Odkrywać plany Boże w Chrystusie. To, co się wypełniło w Chrystusie. Zrozumieć czyny i słowa Chrystusa. Doprowadzić, aby była z Nim komunia. Rozumiecie, dlaczego Łukasz czytał ten fragment z listu do Hebrajczyków? Wpatrujmy się w Jezusa. Ale drugi, trzeci werset zaczął się od słów. Rozważajcie więc dobrze. Bo nie tylko ma być to bierne wpatrywanie się, ale potrzebna jest pewna praca intelektu. Potrzebna jest pewna praca umysłu. Odkryć, co jest w Chrystusie. Że w Chrystusie jest cały zamysł Boży. Że całe bogactwo jest w Chrystusie. Oczywiście ważne jest to, żeby mieć świadomość, że celem tego to nie jest zdobycie wiedzy. Celem przekazu jest wejście w komunię, zjednoczenie z Bogiem. I teraz dalej w tym katechizmie pojawia się takie sformułowanie, że w katechezie przez nauczanie przekazywany jest Chrystus, Słowo wcielone i Syn Boży. Wszystko zaś inne o tyle, o ile do Niego się odnosi. Naucza sam Chrystus. To jest takie ważne sformułowanie. Żebyśmy zobaczyli więc Chrystusa jako tego, który jest nauczany, ale jest tym, który sam naucza. I teraz, kiedy mamy niejako teorię w wyznaniu wiary, kiedy wiemy, że w centrum wyznawanej wiary jest osoba Jezusa, patrzymy na to, co żeśmy otrzymali o Jezusie, to, co o Jezusie możemy poznać. Jak gdyby w następnej części chcemy przyjrzeć się temu, co znaczy, jak się zabrać na ten temat, jak Chrystusa poznać. I tutaj też katechizm jak gdyby wprowadza takie sformułowanie misteria życia Chrystusa.
Co to znaczy misterium? Można, z jednej strony to jest, można użyć tego starego słowa tajemnica wcielenia. Ale tajemnica pokazuje, że jest coś, co jest nieznane, coś, co jest ukryte. Bardziej można... To powoduje pewną taką pasywność człowieku, bo jeżeli coś jest misterium, coś jest tajemnicą, coś jest ukryte, to jak gdyby gasi to w człowieku pragnienie poznawania, bo mówi, tak się nie dowiem, tak nie zrozumiem. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli na misteria życia Jezusa i zamienili słowo misteria na wydarzenia z życia Jezusa, to wtedy proszę zauważyć, że ta jedna malutka zamiana wydarzenia z życia Jezusa powoduje, że oto nagle czytamy w Bożym Słowie o pewnych wydarzeniach, o pewnych aktywnościach, o pewnych działaniach i chcemy je poznać. Po co chcemy je poznać? Po to, żeby zobaczyć samego Chrystusa, żeby mieć komunię z Nim. I teraz, moi drodzy, jeżeli spojrzymy na te wydarzenia z życia Jezusa, to odkryjemy, że wydarzenia z życia Jezusa zostały opisane w Ewangeliach. To one są głównym nośnikiem informacji o wydarzeniach z życia Jezusa, o tym, co robił, co mówił, kim był. I teraz trzeba się zgodzić w punkcie wyjścia, że, i to mówi numer 514 paragrafu, że Ewangelie nie podają nam informacji, które miałyby za zadanie zaspokoić jakąś naszą ciekawość. Nie. Ewangelie zostały zapisane z bardzo, bardzo konkretnym celu. Tutaj katechizm mówi, abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem. Ewangelie zostały zapisane po to, żeby ci, którzy nie mają wiary, żeby ta wiara się w nich urodziła. Ewangelie zostały zapisane, aby ci, którzy mają kruchą wiarę, żeby ta wiara w nich się wzmocniła. Ewangelie zostały zapisane, aby ci, którzy mają wielką wiarę, żeby ich wiara jeszcze się rozwijała. Co to znaczy? Że celem Ewangelii one zostały tak przygotowane, żeby rozwijały człowieka na poziomie wiary, a niekoniecznie, aby odpowiadały na wszystkie pytania, które może mieć człowiek dotyczące biografii Jezusa. Ważne. Mają ten cel, żeby wzrastała ludzka wiara, a nie są napisane po to, żeby wyjaśniać, żeby mówić, jak Jezus przeżywał dzień po dniu. My dzisiaj mamy taką schizę, może niektórzy z Was. Czy któryś, czy któraś z Was kiedyś pisała bloga? Nie. Czy tak? Tak? Jeszcze się dobrze. Czy to inne pytanie? Pamiętnik. Tak? Były... Czyli proszę zobaczyć, mamy doświadczenie, żeby uchwycić dzień, który minął i podsumować go jakoś. Jak byliśmy w Izraelu, dziennik podróży kto prowadził? Ja też. No. Jak jesteśmy na jakimś wyjeździe, żeby nie uciekła chwila. I teraz nasze myślenie często jest takie, żeby gromadzić i piszemy, to było to, wtedy. I wtedy jak czytam, aha, co robiłeś? No wtedy i wtedy robiłem to i to. Muszę się Wam przyznać, że ostatnio ktoś mi zdradził, że nie najgorszy jestem w zdawaniu sprawozdań, jak przeżywałem dzień.
co robiłeś dzisiaj? No to mówię, wstałem o godzinie 7, no, już nie o 7, no trochę później, wstałem, potem o tej godzinie przyszedł ten, o tej przyszedł ten, potem, no i tak, tak mogę powiedzieć, co się wydarzy dzień po dniu. Jest taki, to jest takie myślenie, żeby i wtedy ktoś, kto słucha, aha, robił to wtedy i wtedy. A jak mam notatnik w moim zeszycie, to jestem w stanie powiedzieć, co robiłem 10 lat temu. Ewangelię nie w ten sposób. Ewangelistów nie kręciło, żeby przedstawić dzień po dniu Jezusa. Nie. Oni chcieli, w Ewangeliach zostawiają nam tylko to, co może upaść naszą wiarę, co może zrodzić wiarę w tych, którzy nie mają wiary, co może rozwinąć wiarę w tych, którzy mają lekką wiarę. Także to jest bardzo ważne. Trzeba też wiedzieć, że Ewangelie nie są neutralne. Nie ma czegoś takiego jak neutralne. Ewangelie napisali ludzie wierzący, którzy chcieli się podzielić swoją wiarą z innymi. Skoro sami spotkali Jezusa, Mesjasza, rozpoznali, że jest Synem Bożym, który przyszedł w ciele, to chcieli, aby inni to samo zrobili. Można więc powiedzieć, użyję takiego sformułowania dla, może dla niektórych z Was, reklama sponsorowana albo informacja sponsorowana, czasami na Onecie jest jakieś takie info i pod spodem informacja sponsorowana. Czyli wiadomo, że ta treść została przedstawiona w tym celu, żeby człowiek coś kupił. Albo żeby coś uwierzył, coś przyjął. I ktoś grube pieniądze na to wyłożył, żeby inni to przyjęli. Jan w oleju się dał smażyć, żeby przyjęli Ewangelię. Bartłomiej dał się obedrzeć ze skóry. Marek dał się zamordować w Aleksandrii. Łapiecie to? Oni też chcieli, żeby ci, którzy będą czytali Ewangelię, żeby ją przyjęli. I oni też zapłacili. Wiecie to? Że oni zapłacili życiem swoim, abyśmy my mogli uwierzyć w tego Jezusa, o którym oni pisali. Także nie ma, moi drodzy, zabawy. Kiedy będziemy pochylali się nad Ewangeliami, aby zobaczyć Jezusa, to chciałbym, żebyście jak bierzecie do ręki Ewangelię i słyszycie, że kiedyś Wam mówię, że jest to księga wiary tych ludzi, którzy nie byli neutralni, tylko kochali i wierzyli, to popatrzcie na to, że jest to że jest to Ewangelia sponsorowana, że została opłacona, że została zapłacona droga cena. Z krew tych ludzi, krew uczniów Jezusa. Żebyśmy my dzisiaj mogli usłyszeć i mogli poznać Jezusa. I teraz, co możemy zobaczyć w Ewangeliach? Tak jak one są przedstawione, tak jak one są pokazane, to odkrywamy we wszystkich Ewangeliach, głupio to zabrzmi, ale to samo, że Syn Boży stąpił z nieba, stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Generalnie wszystkie Ewangelie mówią o tym samym. Pokazują Jezusa, pokazują Jego przyjście, przyjście Mesjasza, to wszystko, co robił i cel. Także
kiedy patrzymy na Jezusa, widzimy więc prawdę o tym, kim On był. Patrząc na Jezusa, można powiedzieć, odkrywamy Jego tożsamość. Patrzymy na Jego osobę, słuchamy Jego słów, patrzymy na Jego czyny. I wtedy możemy widzieć prawdę, prawdę o Nim. I teraz, co się, jeżeli chcemy zobaczyć Jezusa, jeżeli widzimy Go, odkrywamy, czytając teksty Pisma, to możemy widzieć, że osoba, że to, co przyniósł Jezus, katechizm mówi, jest objawieniem Ojca. Jezus powiedział kiedyś, że kto zobaczył mnie, ten zobaczył Ojca. Powiem tak, o Bogu można mówić i myśleć różne rzeczy. I można mówić i myśleć wiele, ale tylko wtedy, jeżeli to moje myślenie i mówienie o Bogu będzie związane z tym, co Bogu mówił Jezus, tylko wtedy jest to ostateczna prawda. Czasami spotykam się z takim zdaniem, ktoś mówi, a ja myślę inaczej. Masz prawo, każdy ma prawo myśleć inaczej. Ale Słowo Boga mówi tak. W Ewangelii Świętego Jana, w 1 rozdziale, Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, o Nim pouczył. Łapiecie to? Czyli wszystko, cokolwiek mówi się o Jezusie, jeżeli nie, co mówi się o Ojcu, jeżeli nie jest związane z tym, co mówi Jezus, to jest bajka. Albo mniej groźna, albo bardziej groźna. I tutaj, moi drodzy, naprawdę wymagana jest wielka, ale powtarzam wam, wielka ostrożność, jeżeli chodzi o przyjmowanie różnego rodzaju objawień, różnego rodzaju wizji. Trzeba mieć świadomość, że tylko Jezus przynosi prawdziwe objawienie Ojca. Wszystko, co jest później powiedziane, jeżeli jest sprzeczne z tym, co powiedział Jezus, odrzucamy. To, co wcześniej powiedzieli o Ojcu prorocy, to, co wcześniej powiedzieli o Ojcu Mojżesz, król Dawid, można powiedzieć, to jest tak. Jest prawda o żołędziu. Jest prawda o dębie. Rozumiemy? Jezus rozwinął to, co Stary Testament mówił o Ojcu. Niektóre rzeczy zostały wyciszone, uschły, inne się rozwinęły. Ale to Jezus, całe Jego życie, to, co robił Jezus, miało pokazać Ojca. Dwa. To, co pokazuje Jezus, kiedy ja Go poznaję, to Jezus pokazuje dzieło odkupienia. On przychodzi po to, aby grzech człowieka został zmazany, odkupiony, aby grzesznik został usprawiedliwiony, aby chory został uzdrowiony, aby dokonało się usprawiedliwienie, zbawienie człowieka. Czyli patrzę na Jezusa i widzę, że On ma pewien priorytet. Tym priorytetem jest uwolnienie człowieka od tego wszystkiego, co jest dla człowieka niewolą. Na poziomie duchowym,
Na poziomie fizycznym, społecznym, to jest służba Jezusa. Dalej możemy jeszcze o jednym elemencie powiedzieć, czyli Jezus objawia Ojca, Jezus pokazuje, czym jest odkupienie i Jezus jako głowa pokazuje, jako głowa Kościoła jest tym, w którym ma się wszystko odnowić. Dzięki Niemu ma się wszystko odnowić. Co ma się odnowić? Całe życie człowieka, powołanie człowieka. I teraz ostatnia myśl. Kilka zdań podrzędnie złożonych, żeby było jasne. Ale tu będzie jedna myśl. Mianowicie, moi drodzy, katechizm w paragrafie 519 mówi, całe bogactwo Chrystusa jest przeznaczone dla każdego człowieka. Ono jest dobrem każdego człowieka. Myślę, że mamy w naszym kraju na dzień dzisiejszy jeden z największych dramatów. Dlatego, że Chrystus nie jest dla większości naszego społeczeństwa rozumiany jako dobro. I to jest jeden z największych grzechów Kościoła. Konkretnie mój, jako tego, który naucza w Kościele. To jest największy grzech rodziców. Jeżeli w swoim mówieniu dzieciom o Bogu nie pokazują Chrystusa jako tego, który jest największym dobrem dla człowieka. Proszę zobaczyć. Służba Jezusa nie jest służbą, On nie żył dla siebie. Nie przyszedłem po to, aby mi służono, przyszedłem po to, aby służyć. Czy zdajecie sobie z tego sprawę, że wielu ludzi boi się poznawać Chrystusa tylko dlatego, że uważają, że to będzie od nich wymagało czegoś więcej? Że to będzie związane z jakimś obowiązkiem? Z jakimiś przykazaniami nowymi? Czy widzicie, że coś takiego dominuje? Czy widzicie to, że poznanie Chrystusa jest przedstawiane, czy kojarzy się z tym, że ludzie odbierają radość, że ludzie są smutni, że jak poznasz Chrystusa, to nie będę mógł się bawić? Mężczyźni, niektórzy przynajmniej, tutaj w grupie jesteście, to myślę, że mogliście się spotkać, bracia, z podobnymi określeniami. Niektórzy mężczyźni uważają, że jak lepiej poznają Chrystusa, to mniej miłości w małżeństwie będą mogli przeżywać, bo się będzie od nich celibatu, jak od duchownych, wymagało. No iluzja, nie? Głupota. Nieprawdziwe myślenie. A tutaj katechizm jednoznacznie mówi, że całe bogactwo Chrystusa jest przeznaczone dla człowieka. Jest dobrem każdego człowieka. Dlatego warto pomyśleć o tym, że Chrystus jest bogaty, że Chrystus daje pewne bogactwo. Że poznanie Chrystusa wzbogaca człowieka. I potem jeszcze dalej mówi katechizm o tym, że Chrystus jest pewnym dla nas wzorem. Czyli to, co będziemy robili, to, co będziemy tutaj poznawali Chrystusa, to jest w tym celu, aby zobaczyć, jak my mamy żyć, kim my mamy być. On jest dla nas wzorem. Mam być Jego uczniem. On ma być mistrzem, ale żyje tak, żebym ja mógł go potraktować jako swój wzór. No i ostatnie, co się tutaj w 521 numerze, wszystko, co Jezus przeżył, czynił po to, abyśmy mogli przeżywać w Nim to, co On przeżywał. To znaczy,
Radości Chrystusa mogą stać się naszymi radościami. Troski Chrystusa mają stać się naszymi troskami. I dlatego, jeżeli prawdą jest to, co mówi Słowo, że jesteśmy ciałem Chrystusa, to jesteśmy z Nim złączeni. Jego myśli mają być moimi myślami. Jego czyny mogą stać się moimi czynami. Jego pragnienia mogą stać się moimi pragnieniami. I dlatego, bracia i siostry w Tarnowie Podgórnym, zachęcałem was, aby w tym roku poznać tą historię biblijną Jezusa w ciągu roku. Żeby poznać Jezusa. Żeby odkryć Go, żeby Go zobaczyć. Moi drodzy, katecheza zaczęła się od wyznania wiary. Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu. Chciałbym prosić was o to, abyśmy tę katechezę zakończyli wspólnym odczytaniem tego 423 i 424 numeru z naszego katechizmu. Prosiłbym bardzo o powstanie, ponieważ wyznanie wiary zawsze dokonuje się w postawie stojącej. A więc, siostro i bracie, razem słuchaliśmy słowa nauki naszego Kościoła. Nauki Kościoła, która zapisana została w katechizmie Kościoła katolickiego. Jako ci, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i chcą swój czas poświęcić na poznawanie Jezusa, zacznijmy to nasze poznawanie od naszego wyznania. Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, urodzony jako Żyd z córki Izraela z Betlejem, w czasach króla Heroda Wielkiego i Cezara Augusta, z zawodu cieśla, który umarł ukrzyżowany w Jerozolimie za czasów namiestnika Poncjusza Piłata, w czasie rządu Cezara Tyberiusza, jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem. Wierzymy, że od Boga wyszedł, z nieba wstąpił, przyszedł w ciele, ponieważ Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce, poruszeni przez łaskę Ducha Świętego i pociągnięci przez Ojca, wierzymy i wyznajemy o Jezusie. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na tej wiary wyznamy przez Ciebie.